Jesteśmy w Delphi Research Center na corocznym zjeździe poświęconym technologii upraw jagodowych. Akurat tutaj bardzo interesujące doświadczenie w borówce, o którym chciałbym troszkę powiedzieć. Mamy tu kilka odmian, Duke jako standard, Liberty jako odmiana późna, ale mamy również kilka nowości, Calypso, Titanium, Megas Blue. Mamy dwa różne systemy doniczek. Mamy 25-litrowe i 35-litrowe. No po co 25-litrowe? No argument jest bardzo prosty. Mniejszy pojemnik, więc więcej możemy tych roślin umieścić na hektarze. Ale to, co najbardziej przykuło naszą uwagę, to są bardzo precyzyjne czujniki, które w czasie rzeczywistym są w stanie zmierzyć dwa parametry. Pierwszy parametr to jest przepływ soku komórkowego w pędach. Oczywiście w zależności od tego, jaki jest stan fizjologiczny roślin, w jakim stresie są, bądź też nie są rośliny, ten przepływ jest mierzony i korelowany z warunkami pogodowymi. Bardzo interesujące informacje tutajśmy uzyskali podczas wykładu. A drugie urządzenie to urządzenie, które pozwala mierzyć w soku komórkowym zawartość wszystkich jonów. Azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i tak dalej, i tak dalej. Również bardzo ciekawe wyniki prezentowali wykładowcy, jeżeli chodzi o skład soku komórkowego. Powiem tak, pierwszy raz z ust wykładowców w Delphi usłyszałem o istotnym pierwiastku, którego nie może braknąć w używieniu borówki, a mianowicie o wapniu. To, co zawsze powtarzałem, to, że borówka wymaga kwaśnego czynu środowiska korzeniowego, to wcale nie znaczy, że w tym środowisku korzeniowym nie może być wapnia. Wapń musi być, bo wapń jest to podstawowy składnik budulcowy każdej żywej komórki. I tutaj dzisiaj bardzo dobrze i dobitnie to zostało powiedziane. Szkoda, że nie udało nam się dowiedzieć, jakie rekomendowane są zawartości tego wapnia w soku komórkowym, bo my takie podobne urządzenie już mamy, już używamy w praktyce, ale myślę, że jest jeszcze przed nami kolacja, a na kolacji pewne informacje może nam się uda jeszcze uzyskać od przedstawicieli Delphi. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.